Księga Judyty. Wojna Nabuchodonozora przeciw Arfaksadowi. Było to w 12 roku panowania Nabuchodonozora, który królował nad Asyrią w wielkim mieście Niniwie. W tym czasie Arfaksad królował nad Medami w Ekbatanie. Zbudował on wokoło Ekbatany mur z kamieni ciosowych, szerokich na 3 łokcie i długich na 6 łokci. I uczynił wysokość muru na 70 łokci, a szerokość jego na łokci 50. A przy jej bramach wzniósł wieże 100 łokci wysokie, a szerokość ich u podstaw wynosiła 60 łokci. Same zaś bramy jej wznosiły się na 70 łokci wysokości, a szerokie były na 40 łokci, tak aby mogły przechodzić jego wielkie siły wojskowe i defilować jego piechota. W tym czasie król Nabuchodonozor prowadził wojnę z królem Arfaksadem na wielkiej równinie, która leżała w okolicach Ragał. I ruszyli przeciwko niemu wszyscy zamieszkujący okolice górskie, jak również wszyscy mieszkający nad Eufratem, Tygrysem i Hydaspem oraz na równinach podległych Ariochowi, królowi Elimajczyków. I zeszło się na pole walki wiele narodów, potomków Heleuda. Wtedy Nabuchodonozor, król Asyryjczyków, wysłał posłów do wszystkich mieszkańców Persji i do wszystkich mieszkających na zachodzie, do mieszkańców Cylicji, Damaszku, Libanu i Antylibanu i do tych wszystkich, którzy mieszkali na wybrzeżu morza, do ludów na Karmelu i w Gileadzie i w Górnej Galilei i na wielkiej równinie Esdrelon. Także do wszystkich w Samarii i do jej miast i do zamieszkujących z drugiej strony Jordanu aż do Jerozolimy, Batanei, Helus i Kadesz, i po rzekę egipską, i Tafnes, i Ramses, i po całą ziemię Goszen, hen aż po Tanis i Memfis, i do wszystkich mieszkańców Egiptu daleko aż po granicę Etiopii. Lecz wszyscy mieszkańcy całej ziemi zlekceważyli odezwę Nabuchodonozora, króla Asyryjczyków, i nie stawili się do walki, ponieważ nie lękali się go. Uważali go za człowieka osamotnionego, i dlatego odesłali posłów jego z niczym, nadto ich znieważając. Wtedy Nabuchodonozor rozgniewał się bardzo na całą tę ziemię i przysiągł na swój tron i swoje królestwo, że się zemści na wszystkich krajach Cylicji, Damaszku i Syrii i mieczem je wyniszczy, a także wszystkich zamieszkujących ziemię Moabu, synów Amona i całą Judeę i wszystkich w Egipcie, hen daleko aż po kraje obu mórz. Potem ze swymi siłami zbrojnymi stanął do walki przeciw królowi Arfaksadowi w 17 roku, i zwyciężył go w walce i rozgromił całe wojsko Arfaksada i całą jego konnicę i wszystkie jego rydwany. Podbił też pod swoje panowanie jego miasta i doszedł aż do Ekbatany. Tam zdobył wieże, spustoszył place miasta i okazałość jej zamienił w jej hańbę. Samego Arfaksada ujął w górach Ragał i przeszył go swoimi strzałami, zadając mu ostateczną klęskę aż do dnia dzisiejszego. I wrócił razem on sam i cała jego zgraja, bardzo wielkie mnóstwo wojowników, i pozostali tam, żyjąc beztrosko i ucztując on sam i wojsko jego przez 120 dni. Holofernes wyrusza na wojnę przeciw Zachodowi. W 18 roku, 22 dnia pierwszego miesiąca, w pałacu Nabuchodonozora, króla Asyryjczyków, rozeszła się wiadomość, że zamierza on zemścić się na całej ziemi, tak jak to zapowiedział. Zwołał więc wszystkich urzędników i wszystkich dostojników swoich i przedłożył im tajny swój plan i zapowiedział ustami swoimi zupełną zagładę całej ziemi. Także i oni uchwalili zgładzić każdego żyjącego, kto by nie usłuchał mowy ust jego. Gdy skończył swoją naradę, Nabuchodonozor, król Asyryjczyków, wezwał Holofernesa, naczelnego dowódcę swoich sił zbrojnych, który zajmował po nim drugie miejsce, i rzekł do niego: tak mówi wielki król, pan całej ziemi. Oto ty odejdziesz sprzed oblicza mego i zabierzesz ze sobą mężów ufających swoje siły, pieszych 120 000 i mnóstwo koni z 12 000 jeźdźców. I wyruszysz przeciw wszystkim krajom leżącym na zachód, ponieważ nie posłuchały rozkazu ust moich. I wydasz im polecenie, aby przygotowały ziemię i wodę, ponieważ w zapalczywości mojej chcę wyruszyć przeciwko nim i zakryję całą powierzchnię ziemi nogami moich sił zbrojnych i oddam im ją na łup. A ranni ich napełnią ich doły, a wszystkie potoki i rzeki wypełnią się zabitymi, tak, że aż wyleją.
i popędzę ich jeńców aż na krańce ziemi. Idź więc i podbij mi całą ziemię ich, a jeśli sami poddadzą się Tobie, zostaw mi ich do dnia ich ukarania. Tych zaś, którzy będą się sprzeciwiać, niech Twoje oko bezwzględnie skaże na wymordowanie i na łup całej ziemi. Na moje życie i potęgę mojego królestwa powiedziałem i uczynię to moją ręką, a Ty nie wykroczysz przeciw żadnemu poleceniu swego Pana, ale wypełnisz dokładnie, jak Ci rozkazałem, i nie odłożysz wykonania tego. A Holofernes, wychodząc od swego Pana, zwołał wszystkich książąt, wodzów i dowódców asyryjskich sił zbrojnych i odliczył dzielnych mężów na wyprawę wojenną stosownie do polecenia Pana swego około 120 000, a konnych łuczników 12 000. I rozstawił ich w szyku bojowym, jak się ustawia wojsko. Zabrał też wielbłądy, osły i muły w olbrzymiej liczbie celem noszenia ciężarów, a owiec, wołów i kóz bez liczby na utrzymanie ich wszystkich, a nadto dla każdego człowieka mnóstwo żywności i bardzo wiele złota i srebra z pałacu królewskiego. I wyruszył on sam i wszystkie jego siły zbrojne na wyprawę, wyprzedzając króla Nabuchodonozora, aby pokryć całą ziemię ku zachodowi rydwanami, konnicą i doborowymi piechurami. A razem z nim wyruszył olbrzymi tłum jak szarańcza i jak piasek ziemi, i nie można było policzyć tego mnóstwa. I opuścili Niniwę, idąc 3 dni w kierunku równiny Bektilet. Pod Bektilet rozbili obóz blisko góry leżącej po lewej stronie górnej Cylicji. Potem zabrał wszystkie swoje siły zbrojne, piechotę, konnice i swoje rydwany i odszedł stamtąd w okolice górskie. Rozgromił Fut i lud i złupił wszystkich synów Rasisa i tych Izmaelitów, którzy mieszkali na skraju pustyni na południe od Keleonu. Przeprawił się przez Eufrat, przeszedł przez Mesopotamię, zburzył wszystkie obronne miasta nad potokiem Abronas i dotarł aż do morza. Potem zdobył ziemię Cylicji, rozgromił wszystkich, którzy mu się przeciwstawili i doszedł aż po południowe granice Jafetu naprzeciwko Arabii. Otoczył wszystkich Madianitów, spalił ich namioty i zagarnął ich stada owiec. Z kolei zszedł na równinę Damaszku podczas zbiorów pszenicy, spalił wszystkie ich pola, owce i bydło wydał na zniszczenie. Miasta ich złupił, spustoszył ich ziemię, a wszystkich ich młodzieńców wyciął ostrzem miecza. Strach i lęk przed nim padł na mieszkańców wybrzeża, którzy byli w Tyrze, Sydonie, i mieszkańców Sur, Okiny i wszystkich mieszkańców Jamni. I mieszkańcy Aszdodu, Aszkelonu i Gazy przelękli się bardzo. Wysłano do niego posłów, którzy przemówili do niego pokojowo. Jesteśmy sługami wielkiego króla Nabuchodonozora, padamy na twarz przed tobą. Uczyń z nami, co ci się podoba. Oto nasze zagrody dla owiec, wszystkie nasze osady, wszystkie łany pszenicy, owce i bydło i wszystkie skupiska naszych namiotów leżą przed tobą. Uczyń z tym, co ci się podoba. Oto miasta nasze, a ich mieszkańcy to słudzy twoi. Przyjdź i postąp z nimi tak, jak się wydaje dobre w twoich oczach. W ten sposób przedstawili się ci mężowie Holofernesowi i takie złożyli mu oświadczenie. A wtedy zszedł on na wybrzeże, on sam i jego siły zbrojne, obsadził załogami warowne miasta i wziął sobie z nich doborowych mężów jako oddziały pomocnicze. A oni sami i wszyscy mieszkańcy dookoła przyjęli go wieńcami, tańcami i biciem w bębny. On zaś zburzył wszystkie ich świątynie, wyrąbał ich święte gaje, zgodnie z otrzymanym rozkazem wytracenia wszystkich bogów ziemi, tak aby wszystkie narody służyły jedynie Nabuchodonozorowi i wszystkie języki i plemiona ich tylko jego uznawały za Boga. I tak przybył nad Esdrelon niedaleko Dotaja, które znajduje się naprzeciwko wielkiego pasma gór judzkich. I rozbił obóz między Gajbal a Scitopolis. I pozostał tam przez 1 miesiąc, aby uporządkować wszystkie tabory swoich sił zbrojnych. Powstanie Izraelitów przeciw Holofernesowi. A Izraelici mieszkający w Judei usłyszeli o wszystkim, co Holofernes, naczelny wódca syryjskiego króla Nabuchodonozora, uczynił narodom, jak złupił wszystkie ich świątynie i wydał je na zniszczenie. I ogarnął ich wielki lęk przed nim i przerazili się ze względu na Jerozolimę i świątynię Pana Boga ich. Ponieważ dopiero co wrócili z niewoli i cały naród osiedlił się w Judei i poświęcono po zbezczeszczeniu naczynia, ołtarz i przybytek. I rozesłano posłów po całej Samarii, Kona, Bet-Horon, Belmain
i do Jerycha, Choba i Esora i na dolinę Salem. Pozajmowali wszystkie szczyty wysokich gór i umocnili położone na nich osiedla. Zaopatrzyli się w żywność na wypadek wojny, ponieważ niedawno były na ich polach żniwa. A najwyższy kapłan Joakim, który w owych dniach był w Jerozolimie, napisał list do mieszkańców Betulii i Betomestaim, które leży naprzeciw Esdrelonu, przed równiną blisko do Taim, nakazując im obsadzić przełęcze górskie, ponieważ tamtędy wiodła droga do Judei i łatwo było powstrzymać ich w czasie natarcia, bo przejście było wąskie tylko na dwóch ludzi. I uczynili Izraelici stosownie do rozkazu najwyższego kapłana Joakima i rady starszych całego ludu izraelskiego, którzy zasiadali w Jerozolimie. I błagali wszyscy mężowie izraelscy Boga z wielką wytrwałością i korzyli się z wielką żarliwością. Oni sami, ich żony i dzieci, jako też bydło i każdy przybysz, najemnik i niewolnik kupiony nałożyli wory na biodra. I wszyscy mężczyźni izraelscy, kobiety i dzieci mieszkający w Jerozolimie, upadli na twarz przed świątynią, posypali głowy swoje popiołem i odziani w wory wyciągali ręce przed Panem. Także ołtarz opasali worem i wspólnie gorąco wołali do Boga Izraela, aby nie wydawał ich dzieci na porwanie, ich żon na łup, miast ich dziedzictwa na zniszczenie, świątyni na zbezczeszczenie i zniewagę i szyderstwo dla pogan. A Pan wysłuchał ich wołania i wejrzał na ich udrękę. Lud pościł przez wiele dni w całej Judei i w Jerozolimie przed świątynią Pana Wszechmogącego. Najwyższy zaś kapłan Joakim i wszyscy stawający przed Panem kapłani i słudzy pańscy, opasawszy biodra swe worami, składali ustawiczne całopalenia, śluby i dobrowolne dary ludu. Na zawojach ich był popiół. Wołali z całej siły do Pana, by nawiedził cały dom Izraela. Achior przestrzega Holofernesa. I oznajmiono naczelnemu wodzowi sił zbrojnych asyryjskich, Holofernesowi, że synowie Izraela przygotowali się do wojny. Zamknęli przełęcze górskie i umocnili wszystkie szczyty wysokich gór, a na równinach poustawiali przeszkody. A on na to wpadł w gwałtowny gniew, zawołał wszystkich książąt Moabu i dowódców Amona i wszystkich satrapów wybrzeża i przemówił do nich. Synowie Kanaanu, odpowiedzcie mi, co to za naród mieszka w górach i co za miasta oni zamieszkują? Jaka jest liczebność ich sił zbrojnych? W czym tkwi ich moc i siła? Kto stoi na ich czele jako król dowodzący ich wojskiem? Dlaczego wzgardzili mną, nie wychodząc na moje spotkanie, inaczej niż wszyscy mieszkańcy zachodu? Na to odpowiedział Achior, wódz wszystkich Ammonitów. Niechaj posłucha Pan mój mowy z ust sługi swego, a opowiem Ci prawdę o tym narodzie, który zamieszkuje te góry blisko Ciebie. Nie wyjdzie z ust sługi Twego żadne kłamstwo. Naród ten to potomkowie Chaldejczyków. Najpierw byli przybyszami w Mesopotamii, ponieważ nie chcieli iść za bogami swoich przodków, którzy mieszkali w ziemi chaldejskiej. Oni odstąpili od drogi swoich przodków i oddawali cześć Bogu nieba, Bogu, którego uznali. A gdy ich wypędzono sprzed oblicza bogów swoich, uciekli do Mesopotamii i mieszkali tam przez wiele dni. A ich Bóg polecił im wyjść z tego miejsca zamieszkania i udać się do ziemi Kanaan. I osiedlili się tam, wzbogacili się w złoto, w srebro i w bardzo liczne trzody. Potem zstąpili do Egiptu, ponieważ głód zapanował w całej ziemi Kanaan. Tam byli przybyszami, jak długo byli żywieni. Tam też rozrośli się w wielkie mnóstwo i niezliczone było ich plemię. Ale król egipski powstał przeciwko nim i podstępnie gnębił ich pracą przy cegłach. Uciskano ich i uczyniono ich niewolnikami. A oni wołali do swego Boga, a On poraził całą ziemię egipską plagami, na które nie było lekarstwa. I wyrzucili ich Egipcjanie od siebie. I wysuszył Bóg przed nimi Morze Czerwone i poprowadził ich drogą pod Synaj i do Kadesz Barnea. A oni wypędzili wszystkich mieszkańców pustyni. Sami osiedlili się w ziemi Amorytów i dzięki swej sile wytracili wszystkich Heszbonitów. Potem przekroczyli Jordan i zawładnęli wszystkimi górami. Wypędzili od siebie Kananejczyków, Peryzytów, Jebusytów i Sychemitów, a także wszystkich Girgaszytów i zamieszkali tam przez wiele dni. I dopóki nie grzeszyli wobec swego Boga, szczęście im sprzyjało, ponieważ z nimi jest Bóg, który nienawidzi zła. Lecz kiedy odstąpili od drogi, którą im przykazał, wtedy bardzo wielu ich wyginęło w licznych wojnach,
i uprowadzono ich do niewoli do obcej ziemi. Świątynie ich Boga zrównano z ziemią, a miasta ich zdobyli ich przeciwnicy. Ale teraz nawrócili się znowu do Boga swego, przyszli z wygnania, gdzie byli rozproszeni i zajęli Jerozolimę, w której znajduje się ich świątynia, i zajęli górską okolicę, ponieważ była bezludna. A teraz, władco i panie, jeżeli jest w tym narodzie jakaś wina i jeśli zgrzeszą przeciw swemu Bogu, to my dostrzeżemy w nich tę przyczynę upadku, a wtedy wstąpimy na góry i będziemy walczyli z nimi. Jeśli jednak w tym narodzie nie ma nieprawości, to niechaj odstąpi Pan mój od nich, by przypadkiem ich nie bronił Pan i Bóg ich, i abyśmy się nie stali pośmiewiskiem wobec całej ziemi. A kiedy Achior skończył mówić te słowa, szemrał cały lud otaczający namiot. Dostojnicy zaś Holofernesa i wszyscy zamieszkujący wybrzeże i ziemię Moabu powiedzieli, żeby posiekać go w kawałki. Czyż będziemy się bali synów Izraela? Przecież to naród, w którym nie ma ani siły, ani potęgi do poważnej walki. Dlatego wstąpmy na góry, a oni staną się pastwą całego twego wojska, o władco Holofernesie. Wydanie Achiora Izraelitom. A gdy się uspokoiło wzburzenie mężów stojących wokół rady, naczelny wódz asyryjskich sił zbrojnych, Holofernes, przemówił do Achiora w obecności całego tłumu cudzoziemców i wszystkich synów Moabu. Kim ty jesteś, Achiorze, i wy, najemnicy Amona, że prorokujesz nam, tak jak choćby dziś, i radzisz nie walczyć z narodem Izraela, ponieważ ich Bóg będzie ich osłaniał tarczą? A któż jest Bogiem, jak nie Nabuchodonozor? On pośle potęgę swoją i wygładzi ich z powierzchni ziemi, a ich Bóg nie ocali ich. My, słudzy Jego, pokonamy ich jak jednego człowieka i nie potrafią powstrzymać naporu naszych koni. Stratujemy ich nimi i góry przesiąkną ich krwią, a równiny ich napełnią się ich trupami. I nie ostoi się ślad ich stóp przed nami, ale wyginą do ostatniego, to mówi król Nabuchodonozor, pan całej ziemi. Tak on powiedział, a jego słowa nie będą daremne. Ty zaś, Achiorze, najemniku Amona, ty, który wypowiedziałeś te słowa w dniu twojej nieprawości, nie zobaczysz mnie już więcej od tego dnia, aż wywrę zemstę na narodzie tym przybyłym z Egiptu. Wtedy miecz mojego wojska i dzida sług moich przeszyją twoje boki, i gdy nadejdą, zginiesz między pobitymi. A teraz moi słudzy odprowadzą cię na górę i umieszczą w jednym z miast między przełęczami. Ty nie zginiesz, aż razem z nimi ulegniesz zagładzie. A jeśli spodziewasz się w sercu swoim, że nie zostaną pokonani, to niech twarz twoja się nie smuci. To powiedziałem i ani jedno słowo moje nie zawiedzie. Potem polecił Holofernes sługom swoim, którzy stali obok niego w namiocie, aby pojmali Achiora i zaprowadzili go do Betulii i oddali go w ręce Izraelitów. I pojmali go słudzy jego i wyprowadzili poza obóz na równinę, a z równiny wstąpili na górę i doszli do źródeł położonych poniżej Betulii. A gdy ich dostrzegli ludzie z miasta na szczycie góry, chwycili za broń i wyszli z miasta na szczyt góry. Wszyscy zaś procarze zagrodzili im dojście do wąwozu i rzucali na nich kamienie. A oni, czołgając się u podnóża góry, związali Achiora i porzuciwszy go u stóp góry, odeszli do swego pana. Izraelici zaś zeszli ze swego miasta, zatrzymali się przy nim i rozwiązawszy go, zaprowadzili do Betulii i postawili przed naczelnikami miasta. A byli nimi w owym czasie Ozjasz, syn Miki z pokolenia Symeona, i Habris, syn Gotoniela, i Harmis, syn Melkiela. Oni zaś zwołali całą starszyznę miasta. Zbiegła się też cała młodzież i kobiety na zebranie i ustawili Achiora w środku całego ludu ich, a Ozjasz wypytywał go o to, co się stało. A on w odpowiedzi powtórzył im słowa doradców Holofernesa i wszystkie te słowa, którymi on sam przemawiał pośród książąt synów Aszura oraz te, które wypowiedział butnie Holofernes przeciw domowi Izraela. A lud rzucił się na ziemię, oddał pokłon Bogu i wołał słowami: Panie Boże niebios, zważ na ich pychę i zlituj się nad poniżeniem naszego narodu. Spójrz na twarze tych, którzy w tym dniu poświęcają się Tobie. Potem pocieszali Achiora i bardzo go chwalili, a Ozjasz zabrał go ze zgromadzenia do swego domu i wydał ucztę dla starszyzny. Przez całą ową noc błagano Boga Izraela o pomoc. Natarcie Holofernesa na Betulię.
Następnego dnia Holofernes wydał rozkaz całemu swojemu wojsku i wszystkim tym ludziom, którzy szli z nim jako sprzymierzeńcy, aby ruszyli na Betulię i wpierw obsadzili wejścia na górę i rozpoczęli walkę z synami Izraela. Tego dnia ruszyli wszyscy jego zbrojni ludzie, a jego siły zbrojne liczyły 170 tysięcy wojowników pieszych i 12 tysięcy konnych, oprócz taboru i ludzi pieszych, którzy szli z nimi, olbrzymie mnóstwo. I rozbili obóz na równinie obok źródła przed Betulią i zajęli obszar szeroki od Dotaim aż po Belbaim, a długi od Betulii aż po Kiamon, które leży naprzeciw Esdrelonu. A kiedy synowie Izraela zobaczyli ich mnóstwo, przerazili się bardzo i mówili jeden do drugiego: teraz oskubią oni całą powierzchnię ziemi i ani wysokie góry, ani wąwozy, ani pagórki nie wstrzymają ich naporu. Potem każdy wziął do ręki oręż wojenny i zapaliwszy ognie na swoich wieżach, trwali na straży przez całą ową noc. A na drugi dzień Holofernes wyprowadził całą swoją konnicę przed oczy Izraelitów, którzy byli w Betulii. Zbadał wejścia do ich miasta, przepatrzył źródła wody i obsadził je, ustawiając nad nimi wartowników. Sam zaś odszedł do swego wojska. Potem przyszli do niego wszyscy zwierzchnicy synów Ezawa, przywódcy ludu moabskiego i dowódcy wybrzeża i powiedzieli: posłuchaj, władco, nasz rady, aby porażka nie spotkała twoich sił zbrojnych. Ten naród Izraelitów nie ufa swoim oszczepom, ale wysokościom gór, na których mieszka. Nie jest bowiem łatwo wejść na szczyty tych gór. Tak więc, o władco, nie walcz z nimi, jak się walczy w szyku bojowym, a wtedy ani jeden mąż nie zginie z twego ludu. Zostań w swoim obozie i oszczędzaj każdego człowieka z twoich sił zbrojnych, a tylko słudzy twoi niech opanują źródło wody, które wypływa u podnóża góry. Stamtąd bowiem czerpią wodę wszyscy mieszkańcy Betulii. Zniszczy ich pragnienie i poddadzą swoje miasto. Wtedy my i lud nasz wstąpimy na pobliskie wierzchołki gór i rozbijemy na nich obóz i pilnować będziemy, aby nie uszedł z miasta ani jeden mąż. I zginą od głodu oni, ich żony i dzieci. A zanim dosięgnie ich miecz, już powaleni leżeć będą na ulicach miejsca ich zamieszkania. Tak srogo odpłacisz im za to, że zbuntowali się i nie wyszli przed ciebie w pokoju. I spodobały się ich słowa Holofernesowi, jak również wszystkim jego sługom, i rozkazał postąpić tak, jak mówili. I wyruszył obóz synów Amona, a za nim 5000 Asyryjczyków. Rozłożyli się obozem w dolinie i wpierw zajęli wody i źródła wód Izraelitów. A synowie Ezawa i synowie Amona odeszli i rozbili obóz na górze naprzeciw Dotaim. Posłali swoich ludzi na południe i na wschód naprzeciw Egrebel, które leży blisko Chus nad potokiem Mochmur. Reszta wojska Asyryjczyków zajęła pozycję na równinie i zakryła całą powierzchnię ziemi. Namioty ich i tabory rozłożono w olbrzymiej liczbie. Było tego bardzo wielkie mnóstwo. Wtedy zawołali Izraelici do Pana Boga swego, bo upadli na duchu, gdyż ich otoczyli wszyscy wrogowie i nie było możliwości ucieczki spośród nich. I otoczył ich dokoła cały obóz Asyryjczyków przez 34 dni. Piechota, rydwany i konnica. I wyczerpały się wszystkim mieszkańcom Betulii i wszystkie ich zbiorniki wody. I opróżniły się cysterny. Nie mieli tyle wody, aby ugasić pragnienie nawet przez jeden dzień. Dlatego dawano im do picia wodę wydzielaną. Straciły więc ducha ich dzieci, a kobiety i młodzieńcy mdleli z pragnienia i padali na ulicach miasta i przy wejściach do bram, i nie było w nich siły. Cały lud, młodzieńcy, kobiety i dzieci otoczyli wokoło Ozjasza i naczelników miasta i wołali donośnym głosem wobec całej starszyzny słowami: niechaj rozsądzi Bóg między wami a nami, bo wyrządziliście nam wielką krzywdę, nie układając się o pokój z Asyryjczykami. A teraz już nie ma pomocy dla nas. Bóg wydał nas w ich ręce, abyśmy pragnieniem znużeni i zgubieni zupełnie legli przed nimi. A teraz przywołajcie ich i wydajcie całe miasto na łup ludziom Holofernesa i wszystkich jego sił zbrojnych. Lepiej bowiem będzie dla nas, że się staniemy ich zdobyczą. Pójdziemy bowiem do niewoli i tak będziemy żyli, i nie będziemy patrzyli na śmierć naszych niemowląt i na żony i dzieci nasze, jak umierają. Bierzemy na świadków przeciwko wam niebo i ziemię i Boga naszego i Pana ojców naszych, który nas karze za grzechy nasze i za przestępstwa naszych przodków, aby nie postąpił w dniu dzisiejszym według tych słów. I powstał wielki jednogłośny lament wśród wszystkich zebranych i wołali do Pana Boga donośnie, a Ozjasz rzekł do nich: bądźcie mężni, bracia, przetrwamy jeszcze 5 dni,
tych dniach Pan i Bóg nasz okaże nam miłosierdzie swoje. On bowiem nie opuści nas do końca. Jeżeli dni owe miną i nie przyjdzie nam pomoc, uczynię stosownie do waszego życzenia. Potem rozesłał lud każdego na swoje stanowisko. I poszli na mury i na wieże swego miasta, a kobiety i dzieci odesłano do ich domów, a w mieście panowało wielkie przygnębienie. Pierwsze wystąpienie Judyty. W tych dniach usłyszała o tym Judyta, córka Merariego, syna Usa, syna Józefa, syna Uziela, syna Hilkiasza, syna Ananiasza, syna Gedeona, syna Refaima, syna Achitoba, syna Eliasza, syna Hilkiasza, syna Eliaba, syna Natanaela, syna Szelumiela, syna Surszidaja, syna Izraela. A mąż jej, Manasses, z tego samego pokolenia i z tego samego rodu, zmarł podczas żniw jęczmiennych. Stał bowiem przy wiążących snopy na polu i słońce poraziło mu głowę i upadł na swoje łóżko i zakończył życie w mieście swoim w Betulii. I pogrzebano go razem z jego przodkami na polu między Dotain i Balamon. A Judyta była wdową w domu swoim przez 3 lata i 4 miesiące. Na dachu swego domu postawiła sobie namiot, nałożyła wór na biodra i nosiła na sobie swoje wdowie szaty. Pościła przez wszystkie dni swojego wdowieństwa, oprócz wigilii przed szabatami i samych szabatów, przededni nowiu i podczas nowiu oraz oprócz uroczystości i radosnych świąt domu izraelskiego. Była piękna i na wejrzenie bardzo miła. Mąż jej, Manasses, pozostawił jej po sobie złoto, srebro, sługi, służące, bydło i role, a ona tym zarządzała. I nie było nikogo, kto by powiedział o niej złe słowo, ponieważ bardzo bała się Boga. I usłyszała wielkie narzekania ludu na naczelnika miasta, ponieważ byli przygnębieni z powodu braku wody. Usłyszała też Judyta o słowach, jakie wygłosił do nich Ozjasz, przysięgając im, że po 5 dniach wyda miasto Asyryjczykom. I posłała swoją niewolnicę, zarządzającą wszystkimi jej dobrami, i poprosiła Habrisa i Harmisa, starszych w jej mieście. I przyszli do niej, a ona im rzekła: posłuchajcie mnie, naczelnicy mieszkańców Betulii. Niesłuszna jest mowa wasza, którą dziś wygłosiliście do narodu, i złożyliście przysięgę, którą wypowiedzieliście jako warunek między Bogiem a wami, i oświadczyliście, że wydacie miasto w ręce waszych wrogów, jeżeli w tych dniach Pan nie przyjdzie wam z pomocą. Kim wy właściwie jesteście, żeście wystawiali na próbę w dniu dzisiejszym Boga i postawili siebie ponad Boga między synami ludzkimi? Wy teraz doświadczacie wszechmogącego Pana i dlatego nigdy nic nie zrozumiecie. Nie zbadacie głębokości serca ludzkiego, ani nie przenikniecie myśli jego rozumu. Jak więc wy badacie Boga, który wszystko to stworzył? Jak poznacie jego myśli i pojmiecie jego zamiary? Przenigdy, bracia, nie drażnijcie Pana Boga naszego. Gdyby nawet nie zechciał nam pomóc w tych 5 dniach, to ma on moc obronić nas w tych dniach, w których zechce, albo zgubić nas na oczach naszych wrogów. Wy zaś nie wymuszajcie zarządzeń od Pana Boga naszego, ponieważ nie można uzyskać nic od Boga pogróżkami, jak od człowieka, ani nim rozporządzić jak synem ludzkim. Oczekując od Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a On wysłucha naszego głosu, jeżeli Mu się spodoba. Przecież nie było za dni naszych, ani też nie ma obecnie żadnego pokolenia, ani rodu, ani osiedla, ani miasta między nami, które by oddawało pokłon Bogom ręką ludzką uczynionym, tak jak to bywało w dawnych czasach, z którego to powodu wydano przodków naszych pod miecz i na łup, i przed naszymi wrogami ulegli wielkiej klęsce. Lecz my nie znamy innego Boga prócz Niego. Dlatego spodziewamy się, że On nie wzgardzi nami, ani nikim z naszego narodu. A jeśli nas zwyciężą, to wtedy zwyciężą także całą Judeę i spustoszą świątynię naszą. Za jej zbezczeszczenie Bóg jako zapłaty zażąda naszej krwi, a odpowiedzialność za zagładę naszych dzieci, za ujarzmienie kraju i spustoszenie naszego dziedzictwa Bóg zrzuci na nasze głowy wśród pogan. A jeżeli my się staniemy ich niewolnikami, to będziemy zgorszeniem i hańbą dla tych, którzy nas zdobędą. Ponieważ niewola nasza nie przyniesie nam zaszczytu, lecz Pan Bóg nasz sprawi, że będzie dla nas hańbą. A teraz, bracia, pokażmy naszym braciom, że od nas zależy ich życie i wszystko, co święte, świątynia i ołtarz opierają się na nas. Za to wszystko będziemy dziękować Panu Bogu naszemu, który doświadcza nas, tak jak i naszych przodków. Przypomnijcie sobie to wszystko, co On uczynił z Abrahamem, jak doświadczył Izaaka
i co spotkało Jakuba w Mesopotamii Syryjskiej, pasącego trzody Labana, brata jego matki. Albowiem jak niegdyś doświadczył ich w ogniu, próbując ich serc, tak i teraz nas nie ukarał, lecz chłoszcze Pan tych, którzy zbliżają się do Niego, aby się opamiętali. A Ozjasz odpowiedział jej, wszystko, coś powiedziała, wygłosiłaś ze szlachetnego serca i nie ma nikogo, kto by sprzeciwił się Twoim słowom. Ponieważ nie od dziś jawna jest Twoja mądrość, lecz od początku dni Twoich cały naród poznał Twoją roztropność, jak również i to, że trafny jest zamiar Twego serca. Jednakże lud odczuwał wielkie pragnienie i zmusił nas, abyśmy uczynili to, cośmy im przyrzekli, i wymógł na nas przysięgę, której odwołać nie możemy. A teraz módl się za nami, ponieważ jesteś kobietą pobożną, a Pan ześle deszcz i napełni nasze cysterny, i nie będziemy mdleli z pragnienia. I odpowiedziała im Judyta, posłuchajcie mnie, a dokonam czynu, który pozostanie w pamięci z pokolenia na pokolenie dla dzieci naszego narodu. Stańcie tej nocy przy bramie, a ja wyjdę z moją niewolnicą, a w tych dniach, po których obiecaliście wydać miasto wrogom naszym, Pan za moim pośrednictwem nawiedzi Izraela. Wy zaś nie dopytujcie się o mój czyn, albowiem nie powiem wam, dopóki nie dokonam tego, co chcę uczynić. Wtedy odezwali się do niej Ozjasz i naczelnicy. Idź w pokoju, a Pan Bóg niech cię prowadzi, aby wywrzeć pomstę na wrogach naszych. I opuściwszy namiot, udali się na swoje stanowiska. Judyta zaś upadła na twarz, posypała głowę popiołem i odsłoniła wór, który przedtem przywdziała. Wtedy tego wieczoru składano w świątyni w Jerozolimie Bogu ofiarę kadzielną, a Judyta donośnym głosem zaczęła wołać do Pana tymi słowami. Panie, Boże mego praojca Symeona, Ty mu dałeś w rękę miecz, aby wywarł pomstę na cudzoziemcach, którzy odkryli łono dziewicy dla splugawienia i obnażyli jej biodra dla hańby i zbezcześcili jej łono dla zniewagi. Ty powiedziałeś, tak być nie może, a oni tak uczynili. Dlatego wydałeś ich starszyznę na zabicie, a ich łoże, które splugawili przez swoje oszustwo, także na skutek oszustwa napełniłeś krwią. Zgładziłeś ich niewolników razem z książętami, a książąt razem z ich tronami. Żony ich wydałeś na łup, a córki ich do niewoli, a cały ich dobytek do podziału między umiłowanych przez Ciebie synów, którzy odznaczyli się gorliwością dla Ciebie i mając w nienawiści splugawienie krwi swojej, Ciebie wzywali na pomoc. Boże, Boże mój, wysłuchaj mnie, wdowy. Tyś uczynił rzeczy wcześniejsze od tamtych i tamte, i te, które będą później, także i teraźniejsze, i te, które nastąpią, i już się stały, i te, które masz w swoim zamyśle. I ukazały się te, któreś postanowił i powiedziały, oto jesteśmy. Wszystkie bowiem Twoje drogi są przygotowane, a przewidziane Twoje wyroki. Oto Asyryjczycy się wzmogli dzięki swym siłom zbrojnym. Dumni się stali ze swoich koni i jeźdźców, szczycą się mocą piechoty, ufają tarczy i oszczepowi, łukowi i procy. A nie poznali w Tobie Pana, który niweczy wojny. Pan jest imię Twoje. Ich potęgę rozbij mocą swoją i rozgrom ich siłę w swym gniewie. Ponieważ postanowili zbezcześcić Twoje świętości, splugawić namiot, gdzie mieszka sława Twego imienia i odciąć mieczem rogi Twego ołtarza, spojrzyj na ich pychę, ześlij swój gniew na ich głowy, daj mojej ręce wdowiej moc do tego, co zamierzyłam. Uderz podstępem warg moich niewolnika razem z wodzem i wodza ze sługą, skrusz ich zarozumiałość ręką kobiety, albowiem nie w ilości jest Twoja siła, ani panowanie Twoje nie zależy od mocnych, lecz Ty jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję. Tak, tak, Boże Ojca mego, Boże dziedzictwa Izraela, Władco nieba i ziemi, Stwórco wód i Królu wszelkiego stworzenia, wysłuchaj modlitwy mojej. Daj mi mowę podstępną, by zadała im ranę i siniec. Oni bowiem okropne uknuli zamysły przeciwko Twojemu przymierzu i świętemu domowi Twemu i przeciwko górze Syjon i domowi należącemu do Twoich synów. I spraw, aby cały naród i każde pokolenie poznało i wiedziało, że Ty jesteś Bogiem, Bogiem wszelkiej potęgi i mocy i że nie ma nikogo innego prócz Ciebie, kto by bronił ludu izraelskiego. Judyta przed Holofernesem.
Gdy przestała wołać do Boga Izraela i zakończyła wszystkie te słowa, podniosła się z ziemi i zawołała swoją niewolnicę i zeszła do komnaty, w której przebywała podczas szabatów i świąt. Tam zdjęła wór, który przedtem nosiła i zrzuciła z siebie ubranie wdowie, obmyła ciało w wodzie i namaściła cennym olejkiem, uczesała włosy na głowie i włożyła zawój i ubrała swój strój radosny, który ubierała się w czasie, gdy żył jej mąż Manasses. Włożyła też sandały na nogi, ustroiła się w łańcuszki, bransolety, pierścienie i kolczyki i we wszystkie swoje ozdoby. A ukazała się tak bardzo piękna po to, aby ściągnąć na siebie oczy wszystkich mężczyzn, którzy ją zobaczą. Potem dała niewolnicy bukłak z winem i naczynie z oliwą, napełniła torbę kaszą jęczmienną, ciastem figowym, chlebem i serem. I zawiązawszy wszystkie te zapasy, oddała niewolnicy. I wyszły w kierunku bramy miasta Betulni i spotkały stojącego przy niej Ozjasza i starszych miasta Habrisa i Harnisa. A gdy ujrzeli ją i jej inny wygląd i zmienione szaty, zdumieli się bardzo jej pięknością i powiedzieli do niej: niech Bóg ojców naszych obdarzy cię swoją łaskawością, niech spełni twoje zamiary ku chwale synów Izraela i dla wywyższenia Jerozolimy. A ona oddała pokłon Bogu i rzekła do nich: rozkażcie otworzyć dla mnie bramę miasta, a wyjdę, aby spełnić zamiary, o których mówiliście ze mną. Wtedy polecono młodzieńcom, aby otwarli jej bramę, jak powiedziała. I tak uczynili. I wyszła sama Judyta i jej niewolnica razem z nią. A mężowie miasta patrzyli za nią, aż zeszła z góry i przeszła przez dolinę, i już więcej jej nie widzieli. I szła doliną prosto, aż ją spotkała przednia straż Asyryjczyków. Zatrzymali ją i zapytali: do kogo należysz, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: jestem córką Hebrajczyków, uciekłam od nich, ponieważ wydani będą wam na łup. Dlatego ja idę do Holofernesa, naczelnego wodza waszego wojska, aby mu opowiedzieć słowa prawdy. Pokażę mu drogę, którą idąc zawładnie wszystkimi wzgórzami, a spośród jego ludzi nie zabraknie ani jednego ciała, ani żywej duszy. A gdy mężowie usłyszeli jej słowa i spojrzeli na jej twarz, a była ona godna podziwu z powodu wielkiej piękności, wtedy rzekli do niej: ocaliłaś życie swoje, spiesząc się, aby przybyć przed oblicze Pana naszego. Idź teraz do jego namiotu, a niektórzy z nas towarzyszyć ci będą, aż przekażą cię w jego ręce. A gdy staniesz przed nim, nie lękaj się w sercu swoim, ale powtórz te same twoje słowa, a on dobrze się z tobą obejdzie. Potem wybrali spośród siebie 100 mężów i towarzyszyli jej i jej niewolnicy i zaprowadzili je do namiotu Holofernesa. I powstało zbiegowisko w całym obozie, ponieważ wiadomość o jej przybyciu rozgłoszono w namiotach. A przychodzący otoczyli ją, ponieważ stała na zewnątrz namiotu Holofernesa, dopóki mu o niej nie doniesiono. Podziwiali jej piękność i podziwiali przez nią synów Izraela i mówili jeden do drugiego: któż może gardzić takim narodem, który ma u siebie podobne kobiety? Naprawdę nie będzie dobrze, jeżeli pozostanie z nich choćby jeden mąż. Gdy bowiem pozostaną przy życiu, będą mogli sprytnie oszukać cały świat. Wtedy wyszła przyboczna straż Holofernesa i wszyscy słudzy jego, a ją wprowadzono do namiotu. A Holofernes odpoczywał na swoim łożu pod zasłoną, która była z purpury, przetykana złotem i szmaragdami i drogimi kamieniami. A gdy mu donieśli o niej, wyszedł do przedsionka namiotu, a przy nim niesiono srebrne lampy. A gdy Judyta stanęła przed nim i przed jego otoczeniem, zdumieli się wszyscy z powodu piękności jej oblicza. Ona zaś, upadłszy na twarz, oddała mu pokłon, ale słudzy jego ją podnieśli. A Holofernes rzekł do niej: odwagi, niewiasto, niech się nie lęka twoje serce, ja nigdy nie uczyniłem nic złego człowiekowi, który postanowił służyć Nabuchodonozorowi, królowi całej ziemi. A gdyby lud twój mieszkający w górach nie wzgardził mną, nie podniósłbym włóczni przeciw niemu. Lecz oni sami to na siebie sprowadzili. A teraz powiedz mi, dlaczego zbiegłaś od nich i przyszłaś do nas? Przybyłaś istotnie dla ocalenia swego. Ufaj, zachowasz swe życie tej nocy i na przyszłość. Nie ma bowiem nikogo, kto by cię skrzywdził, lecz wszyscy będą ci życzliwi, jak to się dzieje sługom pana mego, króla Nabuchodonozora. A Judyta mu odpowiedziała: przyjmij słowa niewolnicy swojej i pozwól służebnicy swojej mówić do siebie, a ja tej nocy nie będę okłamywać pana mego. Jeśli posłuchasz słów twej służebnicy
Wtedy Bóg szczęśliwie doprowadzi do końca dzieło Twoje, a Pan mój nie zawiedzie się w swoich zamysłach. Na życie Nabuchodonozora, króla całej ziemi, na trwanie jego potęgi, tego, który Cię posłał, abyś sprowadził na prawe drogi wszelką istotę żyjącą. Dzięki Tobie bowiem nie tylko służą Jemu ludzie, ale także zwierzęta, polne bydło i ptaki w powietrzu. Dzięki Twej mocy żyć będą dla Nabuchodonozora i całego jego domu. Słyszeliśmy bowiem o Twej mądrości i przemyślności Twego ducha. Ogłoszono bowiem na całej ziemi, że w całym królestwie tylko Ty sam jeden jesteś dobry, bogaty w doświadczenie i godny podziwu w prowadzeniu wojny. A co się tyczy mowy, którą miał Achior na naradzie u Ciebie, to znamy jego słowa, ponieważ ludzie z Betulii zachowali go przy życiu, a on opowiedział im wszystko, co mówił przed Tobą. Dlatego, Władco i Panie, nie lekceważ jego mowy, lecz zachowaj ją w swoim sercu, ponieważ jest prawdziwa. Naród nasz bowiem nie otrzyma kary, ani miecz ich nie zwycięży, jeśli nie zgrzeszą przeciw Bogu swemu. A teraz, aby Pan mój nie został odrzucony, nie dokonawszy niczego, śmierć spadnie na ich głowy, ponieważ opanował ich już grzech, przez który rozgniewają swego Boga, ilekroć uczynią niewłaściwie. Skoro wyczerpały się ich zapasy żywności i zabrakło w ogóle wody, postanowili rzucić się na bydło swoje i uradzili spożywać wszystko to, co Bóg prawami swoimi zakazał im spożywać. Nawet uchwalili spożywać w całości pierwociny zbóż i dziesięciny z wina i oliwy, które poświęcone przechowywali dla kapłanów pełniących służbę przed obliczem Boga naszego w Jerozolimie, a tych rzeczy nikomu z ludu nie wolno było nawet dotykać rękami. Potem wysłali posłów do Jerozolimy, ponieważ i tam mieszkający uczynili to samo, aby im przyniesiono zwolnienie od rady starszych. I stanie się, jak tylko im o tym doniosą, a oni nadal to czynić będą, że zostaną tego dnia wydani Tobie na zagładę. Dlatego ja, niewolnica Twoja, gdy poznałam to wszystko, uciekłam od nich. Bóg mnie posłał, abym razem z Tobą dokonała czynów, dzięki którym zdumieje się cała ziemia, każdy, ktokolwiek o nich usłyszy. Ponieważ niewolnica Twoja jest bogobojna i służy dniem i nocą Bogu nieba, dlatego teraz pozostanę przy Tobie, Panie mój, a nocą niewolnica Twoja wychodzić będzie do wąwozu i modlić się do Boga. A On mi powie, kiedy oni popełnili swoje grzechy. Wtedy wrócę i oznajmię Ci, a Ty wyruszysz ze wszystkimi Twoimi siłami zbrojnymi i nie będzie nikogo wśród nich, kto by się Tobie przeciwstawił. Ja zaś poprowadzę Cię przez środek Judei, aż dojdziemy do Jerozolimy. Tam umieszczę Twój rydwan w środku miasta. Ty zaś poprowadzisz ich jak owce, które nie mają pasterza i nie zawarczy nawet pies paszczą swoją przed Tobą. To wszystko powiedziano mi zgodnie z moim przewidywaniem i powierzono mi i posłano, aby donieść Tobie. I spodobały się słowa jej Holofernesowi i wszystkim jego sługom. Zdumieni jej mądrością powiedzieli, nie ma podobnej do niej kobiety od krańca do krańca ziemi, o tak pięknym obliczu i tak rozumnej mowie. A Holofernes powiedział do niej, dobrze uczynił Bóg, wysyłając Cię przed Twoim ludem, aby ręką naszym dostało się zwycięstwo, a tym, którzy wzgardzili Panem moim, klęska. Naprawdę piękna jest Twoja postać i dobre Twoje słowa. Jeśli uczynisz tak, jak mówiłaś, to Twój Bóg stanie się moim Bogiem, a Ty zamieszkasz w domu króla Nabuchodonozora i będziesz sławną na całej ziemi. Judyta przed ucztą. Potem polecił ją wprowadzić tam, gdzie rozstawiono jego srebrne naczynia i rozkazał, aby jej podano do jedzenia jego wspaniałe potrawy, a do picia jego wino. Ale Judyta powiedziała, nie będę jadła tego, aby to się nie stało sposobnością do złego, lecz niech podadzą mi z tego, co sobie przyniosłam. I odpowiedział jej Holofernes, jeśli się wyczerpią twoje zapasy, to skąd weźmiemy, aby ci dać podobne do nich? Nie ma bowiem między nami nikogo z twego narodu. A Judyta mu odpowiedziała, na życie twojej duszy, panie mój, niewolnica twoja nie spożyje tego, co z sobą wzięła, a pan wcześniej spełni ręką moją to, co postanowił. Potem odprowadzili ją słudzy Holofernesa do namiotu, a ona spała aż do północy. A około straży porannej powstała i przesłała do Holofernesa prośbę, niech pan mój rozkaże, aby pozwolono niewolnicy twojej wyjść na modlitwę. Polecił więc Holofernes straży przybocznej, aby jej nie przeszkadzano. A ona przybywała 3 dni w obozie i nocą wychodziła do wąwozu koło Betulii i myła się w obrębie obozu przy źródle wody.
a gdy potem wracała, modliła się do Pana, Boga Izraela, aby pokierował jej drogą ku wywyższeniu synów swojego ludu. I wróciwszy oczyszczona, pozostawała w namiocie aż do chwili, kiedy wieczorem przynoszono jej własne pożywienie. Czwartego dnia wydał Holofernes ucztę jedynie dla swoich sług, a nie zaprosił do stołu nikogo z dowódców. Potem powiedział do eunucha Bagoasa, przełożonego nad wszystkimi jego majątnościami: idź i nakłoń tę kobietę hebrajską, która u ciebie przebywa, aby przyszła do nas i z nami jadła i piła. Naprawdę byłoby to hańbą dla nas, gdybyśmy taką kobietę puścili, nie obcując z nią. Jeśli jej bowiem nie zwabimy do siebie, będzie z nas sobie drwiła. I odszedł Bagoas od Holofernesa i przyszedł do niej i rzekł: piękna młoda kobieto, nie wahaj się stanąć przed panem moim. Będziesz uczczona w jego obecności i będziesz piła z nami rozweselające wino i staniesz się w tym dniu jak jedna z córek synów Aszura, przebywających w domu Nabuchodonozora. A Judyta powiedziała mu na to: a kimże ja jestem, abym się mogła sprzeciwiać panu memu? Wszystko, co będzie miłe w oczach jego, pośpiesznie uczynię i będzie to dla mnie największą przyjemnością aż do dnia mojej śmierci. I wstała, ubrała się w strój uroczysty z wszelkimi ozdobami kobiecymi. A niewolnica jej przyszła i rozłożyła przed nią na podłodze naprzeciw Holofernesa dywany, które dostała od Bagoasa do swego codziennego użytku, aby na nich odpoczywała i jadła. Judyta zwycięża Holofernesa. A Judyta weszła i zajęła swoje miejsce. I zachwycił się Holofernes w sercu swoim jej widokiem. I dusza w nim doznała gwałtownego wzruszenia. I zapragnął bardzo obcować z nią, ponieważ od dnia, kiedy ją zobaczył, szukał sposobności, aby ją uwieść. I odezwał się do niej Holofernes: pij teraz i wesel się razem z nami. A Judyta odpowiedziała mu: piję więc, panie, albowiem nigdy od dnia mego urodzenia życie moje nie osiągnęło takiego szczytu jak dziś. I wzięła, co jej przygotowała niewolnica, i jadła i piła w jego obecności. A Holofernes zachwycał się nią i pił bardzo wiele wina, tyle, ile w jednym dniu nigdy nie wypił, odkąd się urodził. A gdy nastała późna pora, słudzy jego spieszyli się, aby odejść. Bagoas zamknął namiot od zewnątrz i oddzielił obecnych od swego pana, a oni odeszli na swoje posłania. Wszyscy bowiem byli zmęczeni, gdyż uczta trwała długo. W namiocie pozostała tylko sama Judyta i Holofernes leżący na swoim posłaniu. Upił się bowiem winem. A Judyta powiedziała swojej niewolnicy, aby stała na zewnątrz przy jej sypialni i pilnowała jej wyjścia, tak jak każdego dnia. Mam wyjść bowiem, rzekła, na modlitwę. Także Bagoasowi powiedziała to samo. I odeszli wszyscy od Holofernesa, a w sypialni nie pozostał nikt, od najmniejszego do największego. Wtedy Judyta przystąpiła do jego łoża i powiedziała w swym sercu: Panie Boże Wszechmogący, spójrz łaskawie w tej godzinie na dzieło rąk moich w celu wywyższenia Jeruzalem. Oto teraz jest odpowiednia chwila, aby odzyskać Twoje dziedzictwo i spełnić mój plan zgładzenia wrogów, którzy przeciwko nam powstali. I podeszła do słupa nad łożem przy głowie Holofernesa, zdjęła jego miecz ze słupa, a zbliżywszy się do łoża, ujęła go za włosy i rzekła: daj mi siłę w tym dniu, Panie Boże Izraela. I uderzyła go dwukrotnie z całej siły w kark i odcięła głowę. Potem zsunęła jego ciało z posłania, zdjęła kotarę ze słupów namiotu i w chwilę później wyszła, podając niewolnicy swojej głowę Holofernesa. Ta zaś włożyła ją do swojej torby na żywność i wyszły razem, jak zazwyczaj, poza teren obozu na modlitwę. I przeszedłszy przez obóz, okrążyły wąwóz górski i wstąpiły na górę Betulni i tak doszły do jej bram. Powitanie Judyty w Betulni. A Judyta już z daleka wołała do stróżujących przy bramach: otwórzcie, otwórzcie bramę, z nami jest Bóg, Bóg nasz, aby znowu okazać moc w Izraelu i potęgę przeciw wrogom, jak to i dziś uczynił. Gdy ludzie z jej miasta usłyszeli jej głos, spieszyli się, aby przyjść do bramy miasta, a także zawołali jego starszych. I zbiegli się wszyscy od najmniejszego aż do największego, ponieważ wydawało im się nie do wiary, żeby wróciła. Otworzyli bramę i przyjęli je, a zapaliwszy ogień, aby było widno, otoczyli je kołem. A ona donośnym głosem odezwała się do nich:
Wysławiajcie Boga, wysławiajcie, wysławiajcie Go, ponieważ nie oddalił miłosierdzia swego od domu Izraela, ale tej nocy moją ręką pokonał nieprzyjaciół. Potem wyjęła z torby głowę, pokazała ją i powiedziała do nich: oto głowa Holofernesa, naczelnego wodza asyryjskich sił zbrojnych, a oto kotara, pod którą leżał pijany. Zabił go Pan ręką kobiety. Na życie Pana, który mnie strzegł na mojej drodze, którą się wybrałam, uwiodło tamtego oblicze moje na jego zgubę, ale nie popełnił ze mną grzechu, aby mnie splugawić i zhańbić. I zadziwił się bardzo cały naród i upadł na ziemię, oddając pokłon Bogu, i wołał jednogłośnie: bądź uwielbiony, Boże nasz, który w dniu dzisiejszym rozgromiłeś nieprzyjaciół swego ludu. A Ozjasz powiedział do niej: błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. A cały naród odpowiedział: niech tak będzie, niech tak będzie. A Judyta odpowiedziała im: posłuchajcie mnie, bracia, weźcie tę głowę i wywieźcie ją na szczycie waszych murów, a potem, gdy zabłyśnie zorza poranna i słońce ukaże się nad ziemią, niech każdy weźmie swoją broń i wszyscy zdolni do walki mężowie niech wyjdą poza miasto. Ustanówcie wodza nad nimi, tak jakbyście mieli schodzić na dolinę w kierunku przedniej straży Asyryjczyków. Ale nie będziecie schodzić. A oni wezmą pełne swoje uzbrojenie, udadzą się do swego obozu i zbudzą dowódców sił zbrojnych Aszura. A ci z kolei zbiegną się do namiotu Holofernesa, ale go nie znajdą. Wtedy ogarnie ich strach i zaczną uciekać przed wami. A wy i wszyscy mieszkańcy całej ziemi Izraela, ścigając ich, będziecie ich kładli pokotem na ich drogach. Lecz zanim to uczynicie, zawołajcie do mnie Ammonita Achiora, aby zobaczył i rozpoznał tego, który pogardził domem Izraela, a jego samego wysłał do nas na śmierć. I zawołali Achiora z domu Ozjasza. A ten, gdy przyszedł i zobaczył głowę Holofernesa w ręku jednego męża ze zgromadzenia ludu, upadł na twarz i stracił przytomność. A gdy go podniesiono, upadł do nóg Judycie, oddał jej pokłon i zawołał: błogosławionaś ty we wszystkich namiotach Judy i między wszystkimi narodami, które, gdy usłyszą twoje imię, zatrwożą się. A teraz opowiedz mi wszystko, coś uczyniła w tych dniach. A Judyta opowiedziała mu wśród ludu wszystko, co uczyniła, poczynając od dnia, w którym wyszła, aż do chwili, w której z nim rozmawiała. A gdy ona przestała mówić, lud zaczął wołać donośnym głosem i całe miasto zaczęło rozbrzmiewać radosnymi okrzykami. A Achior, widząc to wszystko, co uczynił Bóg Izraela, uwierzył bardzo mocno w niego, poddał się obrzezaniu i został przyłączony do domu Izraela aż po dzień dzisiejszy. Popłoch w obozie Holofernesa. A skoro tylko ukazała się zorza i wywieszono głowę Holofernesa na murach, wszyscy mężczyźni chwycili za broń i ruszyli oddziałami w stronę wejść na górę. Gdy tylko ich spostrzegli Asyryjczycy, rozesłali gońców do swych dowódców. Ci zaś poszli do swych wodzów i tysiączników i do wszystkich swoich zwierzchników, a oni przybyli do namiotu Holofernesa i powiedzieli zarządcy całego jego mienia: zbójże pana naszego, bo niewolnicy odważyli się wystąpić przeciwko nam do walki, aby zginąć doszczętnie. Wtedy wszedł Bagoas i zaklaskał w dłonie przed zasłoną namiotu, sądząc, że Holofernes śpi z Judytą. Ponieważ jednak nikt go nie usłyszał, odsunął zasłonę i wszedł do sypialni. I znalazł go martwego, rzuconego na podnóżku, a głowę miał odciętą. Wtedy donośnie zawołał, zaczął płakać, narzekać i jęczeć ogromnie i rozdarł swoje szaty. Potem wszedł do namiotu, gdzie mieszkała Judyta, ale jej nie znalazł. Wtedy wybiegł przed zgromadzonych i zawołał: przewrotnie postąpili niewolnicy, hańbą okryła dom króla Nabuchodonozora jedna hebrajska kobieta. Holofernes leży na ziemi i to bez głowy. Usłyszawszy te słowa, dowódcy asyryjskich sił zbrojnych rozdarli swoje szaty i przerazili się. I powstał między nimi w obozie wielki krzyk i nawoływania. A gdy to usłyszeli ci, którzy byli jeszcze w namiotach,
zdumieli się wobec tego zdarzenia. Ogarnął ich lęk i drżenie. I nie było człowieka stojącego obok swego sąsiada, ale uciekali wszyscy po wszystkich drogach na dolinie i na górze. Także i ci, którzy obozowali na wzgórzach wokół Betulii, rzucili się do ucieczki. Wtedy to dopiero synowie Izraela, każdy mąż zdolny do walki, rzucili się na nich. A Ozjasz wysłał posłów do Bajtomestaim, do Bebai, Chobai i Kola i na całą ziemię Izraela, aby zawiadomili o tym, co się stało i aby wszyscy ruszyli na nieprzyjaciół i rozgromili ich. Skoro tylko synowie Izraela to usłyszeli, wszyscy jednomyślnie uderzyli na nich i ścigali ich aż do Choba. Przybyli także mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy z krainy górskiej, ponieważ ich też powiadomiono o tym, co się stało w obozie ich wrogów. Także Gileadczycy i Galilejczycy uderzyli na nich z wielką siłą z boku i ścigali ich, aż przybyli do Damaszku i w jego okolice. Inni mieszkańcy Betulii napadli na obóz asyryjski, zabrali z niego łupy i bardzo się wzbogacili. Ci zaś Izraelici, którzy powrócili z pogromu, zawładnęli tym, co jeszcze pozostało. Wioski i osiedla w górach i na dolinie zdobyły wielkie łupy. Było ich bowiem ogromne mnóstwo. Arcykapłan dziękuje Judycie. A arcykapłan Joakim i rada starszych Izraela mieszkających w Jerozolimie przybyli obejrzeć dobrodziejstwa, które Pan wyświadczył Izraelowi oraz zobaczyć Judytę i złożyć jej życzenia pokoju. A gdy przyszli do niej, wszyscy jednomyślnie wysławiali ją i mówili: Tyś wywyższeniem Jeruzalem, Tyś chlubą wielką Izraela, Tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi i spodobało się to Bogu. Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy. A cały lud odpowiedział: Niech tak będzie. A cały naród łupił jeszcze obóz przez 30 dni. Judycie dali namiot Holofernesa, wszystkie jego srebrne naczynia, łoża, miednice i wszystkie jego sprzęty. A ona przyjęła to, nałożyła na swego muła, zaprzęgła swoje wozy i załadowała to wszystko na nie. Zgromadziły się też wszystkie kobiety izraelskie, aby ją zobaczyć i błogosławiły ją i tańczyły wokół niej, a ona wzięła w ręce gałązki i podała kobietom, które jej towarzyszyły. Potem uczyniły sobie wieńce oliwne, ona i jej towarzyszki. I tańcząc, szła przed całym ludem, prowadząc za sobą wszystkie kobiety. Przyłączyli się też do nich wszyscy mężowie izraelscy i uzbrojeni, z wieńcami na głowach, i śpiewali głośno hymny. Pieśń dziękczynna Judyty. Judyta rozpoczęła przed całym Izraelem tę pieśń pochwalną, a lud cały wtórował jej w tym wychwalaniu. I mówiła Judyta: Uderzcie w bębny na cześć mojego Boga, zagrajcie Panu na cymbałach, zanudźcie mu psalm i pieśń uwielbienia, wysławiajcie i wzywajcie jego imię. Ponieważ Pan jest Bogiem, który niszczy wojny, bo do swego obozu pośród ludu prowadząc wyrwał mnie z rąk mych prześladowców. Aszur przybył z gór od północy, przyszedł z miriadami swoich sił zbrojnych. Mnóstwo ich obsadziło potoki, a konnica ich okryła wzgórza. Mówił, że wypali góry moje, a młodzieńców ich mieczem wytnie. Niemowlęta moje o ziemię rozbije, moje dzieci wyda na łup, a dziewice moje na grabież. Lecz Pan Wszechmogący pokrzyżował im szyki ręką kobiety, albowiem mocarz ich nie zginął z ręki młodzieńców, ani nie uderzyli na niego synowie tytanów, ani nie napadli na niego olbrzymi giganci, ale Judyta, córka Merariego, obezwładniła go pięknością swojego oblicza. Zdjęła bowiem swoje szaty wdowie, aby wywyższyć uciśnionych w Izraelu, namaściła twarz swoją olejkami, włosy swoje związała pod zawojem i ubrała szaty swoje, aby go oszukać. Sandały jej przykuły jego oko, jej piękność usiliła jego duszę, a miecz przeciął kark jego. Zlękli się Persowie jej odwagi, a Medów przeraziła swoją śmiałością. Niedawno podnieśli krzyk uciśnieni moi rodacy i słabych moich ogarnął lęk i przerażenie. Podnieśli jednak swój głos, a tamci uciekli. Dzieci młodych matek ich poprzebijały, przekłuły ich jak uciekających niewolników. Zginęli w bitwie z Panem moim. Bogu memu chcę zaśpiewać pieśń nową. Panie, jesteś wielki i przesławny, przedziwny w sile swojej i niezwyciężony. Niech ci służy wszelkie twoje stworzenie, bo ty rzekłeś
i stało się. Tyś posłał Twego Ducha, a On zbudował wszystko. I nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Twemu głosowi. Góry bowiem poruszają się od podstaw razem z wodami, a skały jak wosk się topią przed Tobą. Ale dla bojących się Ciebie Ty jesteś łaskawy. Chociaż za mała jest wszelka ofiara, by wonią przyjemną była dla Ciebie, i za mało wszelkiego tłuszczu na całopalenie dla Ciebie, lecz ten, który boi się Pana, będzie wielki po wszystkie czasy. Biada poganom, którzy powstają przeciw memu narodowi. Pan Wszechmocny ich ukaże w dzień sądu, ześle w ich ciało ogień i robactwo, i jęczeć będą z bólu na wieki. A kiedy potem przybyli do Jerozolimy i oddali pokłon Bogu, a lud się oczyścił, złożyli swoje całopalenia, ofiary dobrowolne i dary. Judyta zaś ofiarowała wszystkie sprzęty Holofernesa, które jej podarował lud. Także kotarę, którą sama wzięła z jego sypialni, ofiarowała Bogu. Lud radował się przed świątynią w Jerozolimie przez 3 miesiące, a Judyta była razem z nimi. Po tych dniach każdy wrócił do swego dziedzictwa. Judyta również wróciła do Betulii i pozostała tam, zarządzając swoim majątkiem. I była sławną do końca życia w całym kraju. Wielu pragnęło ją wziąć za żonę, ale żaden mężczyzna nie zbliżył się do niej przez wszystkie dni jej życia, począwszy od dnia, w którym zmarł jej mąż Manasses i połączył się ze swymi przodkami. I zestarzała się bardzo i dożyła w domu męża swego 105 lat. Niewolnicę swoją obdarzyła wolnością. Zmarła w Betulii i pochowano ją w pieczarze grobowej jej męża Manassesa. Dom Izraela opłakiwał ją przez 7 dni. Przed śmiercią swoją rozdała cały swój majątek krewnym swego męża Manassesa i krewnym ze swojej rodziny. I nie było więcej nikogo, kto by niepokoił synów Izraela ani za życia Judyty, ani też przez długi czas po jej śmierci. Koniec księgi Judyty.